Najlepszych suwalskich sportowców nagrodziły dziś władze miasta. W hali drugiego ELO odbyła się bowiem Gala Sportu 2009. To uroczystość wręczenia nagród i stypendiów prezydenta Suwałk za szczególne osiągnięcia sportowe. W sumie nagrody rzeczowe i stypendia przyznano ponad 150 sportowcom. To znak, że mijający rok był wyjątkowo dobry dla suwalskich sportowców, powiedział Radiu 5 Marek Buczyński, zastępca prezydenta miasta. Ten rok, który się w tej chwili kończy, 2009, był wyjątkowo dobry dla suwalskiego sportu, ze względu na to, że suwalscy sportowcy osiągnęli wiele sukcesów, stąd i tych nagród całe mnóstwo. Nagrody i stypendia są wręczane w 15 dyscyplinach. Nagród jest indywidualnych 129, nagród zespołowych 40 i stypendiów 29. Także to jest znacząca liczba. Sukcesów było bardzo dużo. Największe sukcesy w tym roku w sporcie suwalskim odnosili lekkoatleci. Całe mnóstwo, tutaj Karolina Mor, Marlena Dolot, Agnieszka Kozłowska, także całe mnóstwo, Tomasz Poniatowski, całe mnóstwo tych sukcesów. Sukcesy również odnosili karatecy, Mateusz Krejpcie i Dominika Lisiewicz wywalczyli Mistrzostwo Europy Juniorów. W tej chwili właśnie w Paryżu broni tego tytułu Mateusz, bo już Dominika Lisiewicz nie jest w tej kategorii wiekowej, już nie startuje. Na nagrody rzeczowe miasto wydało 67 tysięcy złotych. Kolejne 40 tysięcy to przyznane sportowcom stypendia. Władze wyróżniły nie tylko znanych z mediów karateków, badmintonistów lub pływaków. Nagrody otrzymali też sportowcy reprezentujący mało znane dyscypliny, jak chociażby modelarstwo, którym zajmuje się Ania Krzywicka. W tym roku razem z przyjaciółmi ze swojej drużyny zdobyła złoty medal w konkurencji F1N w kategorii młodzik w Mistrzostwach Polski Modeli Halowych w Suwałkach. Ja chodzę 2 razy w tygodniowo na zajęcia do modelarni, a treningi są zazwyczaj przed zawodami, ale też ciężko się trenuje. Dlaczego akurat modelarstwo? A tak koleżanka w szkole zachęciła, opowiadała o tym dużo, chciałam spróbować czegoś nowego. W tym roku gali towarzyszył pokaz sekcji bokserskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz występ artystyczny uczniów zespołu szkół nr 2. Na gali obecny był Jerzy Kulej, polski pięściarz, dwukrotny mistrz olimpijski. W ocenie Kuleja suwalszczyzna jest doskonałym miejscem do rozwijania dyscyplin sportowych. Wszystko za sprawą wielkiego zaangażowania lokalnych władz, powiedział Radiu 5 Mistrz. To jest godne pochwały i uwagi, żeby pomagać takim inicjatywą. Widziałem skocznię, która tutaj powstaje, to Szelment, taka wspaniałe warunki narciarskie. No, gościem jest i waszym w tej chwili rezydentem jest Wojtek Fortuna, który spowodował piękną wystawę sprzętu sportów zimowych. Myślę, że to jest dobry kierunek i ja sam tu się pojawiam, ponieważ też jestem zainteresowany, żeby wrócić tutaj do tradycji, bo są takie, tej mojej dyscypliny, bo zazdroszczę Wojtkowi, że jemu się udało trafić z upodobaniami władz tego terenu. Może i boks również, bo była tu już gala boksu kiedyś zawodowa. Mamy jutro galę Wełku, też boks zawodowy i niewykluczone, że na otwarcie tej hali, którą remontuje teraz miasto, dyrektor obiecał, że prawdopodobnie może maj, może czerwiec i też będzie otwarcie i przy okazji otwarcia będzie gala boksu zawodowego.